Po kliknięciu symbolu trzech kropek i funkcji transkrypcja z prawej strony ekranu zostaną wyświetlone napisy do filmu. Możesz też wybrać wersję językową napisów, albo możesz kliknąć ikonę napisów w prawym dolnym rogu ekranu, która powinna być podkreślona na czerwono. Na smartfonach wybierz ikonę CC w prawym górnym rogu ekranu. Myślę, że w moim życiu za każdym razem, kiedy byłem źle traktowany, był to sygnał od Boga, nauka, która pobudzała mnie do myślenia. Zupełnie tak, jakby przez te wydarzenia Bóg do mnie mówił: jeśli tobie jest przykro, bo nie doznajesz szacunku na przykład od kogoś, to jak ja się czuję, kiedy ty mnie traktujesz niepoważnie? Dlaczego mnie, mimo wszystko, z moim twardym, nieczułym sercem, Pan Bóg wybrał? Przypominam sobie, że Bóg wybrał też naród o twardym karku. Izrael. Jego nazwa Izrael znaczy walczący z Bogiem, spierający się z Bogiem. Nie za bardzo żyjący w pokoju z Bogiem. Ten naród, Izrael, całymi wiekami grzeszył lekceważeniem Boga. Bóg wybrał najtrudniejszy naród, aby mogła się tym bardziej objawić wspaniałość Jego łaski. Przypomnijcie sobie to, co do południa mówiłem o tym, że Bóg specjalnie wybiera takie miejsca, które są zdemonizowane, żeby zatriumfować ze swoją chwałą. Że wybrał ziemię obiecaną, że wybiera takie miejsca, gdzie był kult, albo takie osoby, gdzie zło wzmogło swoje działanie. Czasem jednak wraca i czyni tym bardziej swoimi apostołami takie osoby. Niektórzy święci doznawali nawet opętania w swoim życiu, pewnego rodzaju opętania. Albo byli wielkimi pokutnikami czy grzesznikami przez jakiś okres czasu i nawracali się nagle. Dlaczego tak jest? Co z trudem się przyjmuje, to z trudem również odchodzi. Jeśli za coś się zapłaci, później się to ceni. Z trudem Bóg nawracał Izrael latami, wiekami. I dlatego ten naród z takim kurczowym uściskiem trzyma się Boga, mimo wielu odstępstw. Podobnie jest ze mną, z tobą. Z trudem Bóg mnie nawraca, a teraz widzę, jak on jest dla mnie cenny i jak ja jestem dla niego cenny, bo z trudem to wszystko się dzieje. Z bólem. Chociaż na mojej duszy też cieniem się kładą grzechy moich przodków, schematy myślowe, genetyczne uwarunkowania, obojętność, nałogowość, kłamstwo, odrzucenie, pożądliwość, duma. Wiele razy mnie ludzie pytali, dlaczego w Biblii znajdują się rodowody, te spisy ludzi, nudne wyliczanki imion. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że tekst musi być fabułą, bajeczką. Gdy coś nie jest opowieścią, nie potrafią już myśleć. To też jest schemat kulturowy, europejski. No i jeszcze myślą wtedy, kiedy są podane wyniki na przykład jakiejś gry loteryjnej, nie patrzą, gdzie tam nazwisko jest wygraną, czy nie ma. Wtedy jeszcze myślą. Ale jak już czytają w Biblii imiona, mówią, po co to w ogóle jest? Kto czytał Biblię, nigdy nie ośmieli się twierdzić, że Bóg nie interesuje się rodzinami, drzewami genealogicznymi. Zastanawiam się czasem, czy opis raju pokazuje prawdziwe drzewa, czy też te drzewa z raju symbolizują ludzkie rody, narody, rodziny, poszczególne jednostki. Przecież psalm mówi, że człowiek, który ten jest błogosławiony, który rozmyśla dniem i nocą nad prawem pańskim i jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Więc jeśli w raju jest taka mowa, że tam były drzewa, to może właśnie te drzewa to ludzie, rodziny, drzewa genealogiczne, całe rody, narody, państwa. A Bóg jak ogrodnik chodzi z konewką, z nożycami, chora gałąź podetnie. Tu jeszcze próbuje odbić podeprze. Zdrowa, mówi do apostołów, posyłam was, abyście mi przynieśli owoc. Posyła ich jak drzewa, żeby rodzili. Więc może on jest takim ogrodnikiem, który dogląda całe narody i całe rodziny, kiedy widzi, że już nawet gnój i nawóz nic nie pomaga i więcej niż 3,5 roku minęło i nawóz nie daje efektu, o może, to jest taką figę, która daje figę, wycina.
Przeczytaj wszystkie rodowody staro- i nowotestamentalnych sług Bożych. Można dużo się z tego dowiedzieć. Dlaczego Bóg tak się sprawą tą interesuje? Wielu ludzi, czytając Biblię, opuszcza rodowody, przechodząc od razu do następujących po nich historii, które są bardziej zajmujące, łatwiejsze do zrozumienia. Ale zauważcie, tak również postępują w życiu, że kiedy przychodzi trudność, pomijają ją i chcą tylko to, co łatwe w życiu. Zauważyłem to, że człowiek, który w Biblii unika trudnych fragmentów, również w życiu tak samo się zachowuje, że unika tego, co trudne i chce tylko iść na łatwiznę. Taki sam jest w Biblii, że tylko na łatwiznę. Biblia jest sprawdzianem twojego schematu życiowego, twojego stylu życia. Przychodzi trudność i człowiek ucieka od niej. Zamiast w nią wejść, przedrzeć się przez nią, zrozumieć ją. Dla Boga jednak nasze rodziny, rodowody mają znaczenie pierwszorzędne, gdyż On widzi nas jako dzieci tego lub innego człowieka. Jakie korzenie, takie drzewo. Jakie drzewo, taki owoc. A jeśli nawet chore są zarówno korzenie, jak i drzewo, pokuta odcina to, co chore, przynosząc uzdrowienie. Czytaliśmy o tym u Ezechiela w 17 bodajże rozdziale. O tym orle, który odcina kawałek cedru i robi z tego winną latorość. Zupełnie inne drzewo gatunkowe. Zajrzyjmy do 18 rozdziału Ezechiela. Ja już go podawałem i niektórym siostrom jest zapewne on znany. Rozdział ten dotyka problemu kary za grzechy przodków. Oni też odziedziczyli pewne sposoby działania, myślenia, czucia po swoich przodkach. Mam taką rodzinę, gdzie ojciec ukrył cudzołóstwo i nie wyznał Bogu tego grzechu. Jego jedna córka ma męża, który ją notorycznie zdradza. Druga ma męża, który jest impotentem. Obydwie są załamane. Ale podejrzewam, że ojciec tych córek w ogóle nie wiedział, że taki grzech trzeba wyznawać. Dla niego grzechy to od pokoleń było to samo. Opuścił mszę w niedzielę, nie odmówił paciorka, zaklął i się zdenerwował. Ten ostatni w ogóle nie jest grzechem. Bo reakcje naszych emocji nie muszą być grzechem. Wielu ludzi się przespowiada, zdenerwowałem się, a to w ogóle nie jest grzechem przecież. Każdy ma prawo się zdenerwować. Jego ojciec tak się spowiadał i dzieci się spowiadały tak, i jego dziad się spowiadał, i jego pradziad się tak spowiadał. I grzech dla niego to były cztery kategorie. Podejrzewam, że nawet gdyby został osobą konsekrowaną, to też by nie zmienił pojęcia o grzechu i pewnego dnia by uznał, że nie ma grzechu, ponieważ już żadnego z tamtych grzechów czterech nie popełnił. Ale równie dobrze mógłby uganiać się za innymi grzechami i w ogóle nie widzieć, czy to jest grzech. Kiedy patrzyłem na dziecko jednej z tych córek z tej rodziny, widziałem w nim już przyszłość. On już teraz nie ma szacunku dla matki. Bo widzi takie zachowanie u ojca i pewnego dnia też będzie miał brak szacunku dla swojej żony i też będzie uważał, że to normalne, gdy się nie przychodzi na noc do domu przez 3 dni z kolei, bo właśnie jego ojciec tak czyni. I żona, chcąc ukryć przed synem ten grzech ojca, mówi mu: tata jest dobry i ciężko pracuje, przyjdzie jutro. Dziecko słucha i wierzy. Uczy się następnego grzechu, kłamstwa. Pewnego dnia jednak dowie się prawdy, że tata wcale nie pracował, tylko źle... Tylko co innego robi? Będzie zły na matkę, że go kłamała. I wewnętrznie podświadomie skojarzy zachowanie taty z pracą, z czymś, co mama nazywała jednak czymś dobrym. Poza tym zostało pouczone, że o takich rzeczach nie mówi się nic złego i że można skłamać. Więc hulaj dusza, cudzołóstwo to praca. Niech tylko sobie poczuje pierwsze pożądanie. Współczuje mamie. Ojciec już nie musi wymagać współczucia, bo już nie ma sumienia. Nikt nie ma prawa winić oczywiście swoich przodków za własne niepowodzenie, słabości czy błędy. Taki rodzaj zachowania koliduje też z Bożą myślą. Podawany przeze mnie ten werset z Ezechiela, 18 rozdział, pokazuje, że to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, nie determinuje ostatecznie naszego stanu duchowego. Gdyż naszymi dobrymi uczynkami możemy odwrócić złe uczynki naszych praojców. Bądź odwrotnie. Złymi przekazi dobre dziedzictwo. Słowo Boże sugeruje jednak, że jest możliwe również coś takiego, jak dziedziczenie grzechów przodków. Było to właściwe powszechne przekonanie ludzi w czasach Jezusa, czemu dali wyraz uczniowie, zadając pytanie. Pamiętacie to?
u Jana w 9 rozdziale. Kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Jezus powiedział, ani on, ani jego rodzice, tylko stało się to dla chwały Bożej. Ale widocznie wszyscy, widocznie są takie przypadki. Albo w większości przypadków tak jest. Zauważmy, że kiedy pokutują bohaterowie biblijni, zawsze utożsamiają się z grzechami przodków. To było w tych modlitwach, które wam podałem do czytania. Modlą się więc oni, wspominając obok własnych grzechów, również grzechy swoich praojców, prosząc Boga o miłosierdzie dla nich i dla swojego narodu. Biblijnymi przykładami właśnie tu był ten Ezdrasz, Jozjasz, Nehemiasz, Daniel czy Estera. Skoro oni nam się tak bardzo podobają, to niech podobają się nam również ich styl modlitwy. I tu dochodzimy do sedna tego, co chcę powiedzieć. Grzechy naszych przodków tak długo będą stanowić silny bodziec, aby postępować w pewien określony sposób, dopóki nie pogodzimy się z tym, że są one częścią nas samych. Dokładnie tak jak w tym powiedzeniu. Jaki ojciec, taki syn. Lub jak w tym u Ezechiela. Ojcowi jedli kwaśne winogroda, dzieciom ścierkły zęby. Bóg nie chce, żeby tak było. I dlatego proponuje tę siekierę skruchy. Żeby się poodcinać od tych związków. Kanał istnieje dzięki waszemu wsparciu.